Nadeszła fala upałów, która wiąże się z dużymi uciążliwościami dla mieszkańców Polski. Uci uciążliwościami życiowymi, tak bytowymi. Natomiast ona może mieć przede wszystkim negatywne konsekwencje i przełożenie dla, dla nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstw, organizacji w Polsce związanych z dostawami energii elektrycznej. Ograniczenie dostaw energii elektrycznej wynika z nagłego, gwałtownego zwiększenia. Zapotrzebowania na tą energię. W okresie upałów, w okresie lata, między innymi, znacznie większą energię zużywają systemy klimatyzacji na przykład. W dzisiejszych czasach nikt nie chce rezygnować prawda, z, z komfortowego przebywania w budynku, w zakładzie pracy. Również systemy produkcyjne w wielu przedsiębiorstwach potrzebują zwiększoną ilość energii dla chłodzenia swoich cyklów produkcyjnych. Upały to również gwałtowne burze, których konsekwencją mogą być przerwy w dostawie energii elektrycznej. Co takie przerwy oznaczają dla przedsiębiorstw? Oznaczają konkretne straty finansowe, na przykład dla sektora handlowego oznaczają to straty rzędu nawet 30 tysięcy złotych za godzinę działalności, dla sektora ubezpieczeniowego 45 tysięcy złotych na godzinę w działalności takiego przedsiębiorstwa. Dla konsumentów, w naszych gospodarstwach domowych praktycznie wszystkie urządzenia elektryczne elektroniczne potrzebują prądu. Zanik prądu, zanik zasilania oznacza przestanie ich działalności. Poza tym, że tracimy dostęp do sprzętu RTV, AGD, tracimy też dostęp do mediów społecznościowych, do komunikacji, do, do wszelkiego rodzaju usług. Czy możemy w jakikolwiek sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami takich zaników zasilania, wyładowań atmosferycznych? Jak najbardziej tak. Stosując urządzenia zabezpieczające typu listwy przeciwprzepięciowe, które są taką najprostszą formą zabezpieczenia lub Stosując zasilacze awaryjne UPS, które poza ochroną przeciwprzepięciową gwarantują też nam zasilanie, ciągłość zasilania w oparciu o energię czerpaną z baterii. I takie urządzenia są stosowane zarówno przez użytkowników, przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorstwa na, na dużą skalę.